mnie też. Uj! Chodź, porobimy coś innego. Uj! Uwaga! Choć się ze mną znam dobrą kryjówkę. Ale fajnie. Tak. Gdzie one się podziały? O tam. No tak. Nikt nas tu nie znajdzie. Patrzcie, tu są jagody. Moja mama mówi na nie czarny bez. O, uwielbiam drzew z czarnego bzu. Co wy tam zajadacie? Czarny bez. Mamo, o dzieciaki tam jedzą czarny bez. Co? Och, to tylko czarny bez. Ale czy surowy albo niedojrzały czarny bez nie jest trujący? Wychodzić mi stamtąd w tej chwili. Dlaczego? Surowy czarny bez jest trujący. Aniu, przecież mówiłam, że nie można iść każdej jagódki, którą znajdziesz, tak? Tak. Nigdy więcej tego nie rób, Aniu. Zle się czuję. Ja też nie daj lepiej. O, do licha. Mnie też niedobrze. O nie, Aniu, czujesz, że będziesz wymiotować? Nie wiem. Jedziemy do szpitala. Michał, pojedziesz z nami? Musimy się dostać do szpitala. Co? Dlaczego? Ania najadła się czarnego bzu. W porządku, Aniu? Tak. Wezmę tylko jakąś torbę na wszelki wypadek i możemy jechać. Dzień dobry. Moja córka zjadła czarnego bzu i teraz źle się czuje. O, są też jej znajomi. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Proszę wsadzić pacjentkę na leżankę i zaczynamy badanie. Jak się czujesz, Aniu? Źle się czuję. Tak, nic dziwnego. Weź głęboki wdech i wydech. Dobrze, a teraz zajrzę ci do buzi. W porządku. Musimy jeszcze sprawdzić, ile ważysz. Stań proszę na wadze. Tak, dobrze. Będę wymiotować. Szybko do toalety. Bidulka. Niezbyt przyjemne, prawda? Ale poczujesz się lepiej, bo organizm pozbył się toksyn. Jednak byłoby najlepiej, gdybyś została z mamą na noc w szpitalu na wszelki wypadek. Proszę przygotować salę dla Ani i jej mamy. Wracaj szybko do zdrowia, Aniu. Wrócę do ciebie jutro. Dobrze. Mam dla ciebie troszkę lekarstw, Aniu. Teraz musisz wypocząć. Biedna Ania! Tak, nie będę mogła się bawić. Chodź, Lena, przywieziemy mamie i ani ich rzeczy. Tak, byłoby dobrze. Moja mała przytulanka, niedługo poczujesz się lepiej. Może spróbuj się trochę przespać. Dobrze. Cześć, już jesteśmy. Masz tu wszystko, co uznałem za niezbędne. Dzięki. Aniu przyniosłam Ci misia Teddy. O, dzięki Lena. No to dobranoc, Lena. Zobaczymy się jutro. Dobranoc, babo. Na razie, Aniu, zdrowi i szybko. Dzień dobry, jak się dziś czujesz, Aniu? O wiele lepiej. To świetnie, możemy już odłączyć kroplówkę. Wygląda na to, że wrócisz dziś do domu. Tak, ale fajnie. Babo, mogę iść się pobawić? Pewnie, idź, spakuję nasze rzeczy. Cześć, Aniu, lepiej się czujesz? Tak, a ty? Też. Bardzo ładna bawialnia, ale nie mogę się doczekać, aż będę w domu. Tak, ja też. Cześć, Aniu. Cześć. Nareszcie was wypuścili. Już nigdy nie będę jeść żadnych dziwnych jagódek. Cześć! Jeśli podobał Wam się odcinek, kliknijcie łapkę w górę! A żeby nie przegapić kolejnych, klikamy przycisk subskrybuj kanał! Dziękujemy!